Dzień dobry, nazywam się Marta Kwiatkowska i mam zamiar zapoznać Was z kolejnym niesamowicie ciekawym tematem naszego cyklu Ilustracje botaniczne. Dzisiaj porozmawiamy znów o zagrożonych roślinach Polski. Jedną z takich roślin jest Aldrowanda pęcherzykowata. To wieloletnia, mięsożerna roślina wodna. W naturze występuje w klimacie pomiarkowym prawie na wszystkich kontynentach, poza Amerykami i Antarktydą. W Polsce jej siedliskiem jest jezioro Łukiem. Poza tym w Europie ją można znaleźć w Niemczech, w Czechach, we Włoszech, na południu Francji, w Białorusi, a nawet w Rumunii. Charakterystyczną cechą aldrowandy jest brak korzeni. Jej wrażliwe na dotyk liście są wyposażone w specjalny mechanizm, który służy na polowanie na pożywienie. Liście mają długość do 1,5 cm. Rosną w okółku po 5-9 sztuk. Ogonek liściowy jest wyposażony w czule na ruch szczecinki. Ząbkowata blaszka liściowa podobna jest do blaszki muchołówki amerykańskiej, tylko ząbki są mniejsze i drobniejsze. Roślina reaguje na mały ruch owadów i liście połupkowe zamykają zwierzę. Aldrowanda pęcherzykowata została tak nazwana na cześć Ulyssesa Aldrowandiego, zoologa, który jako pierwszy zaczął klasyfikować zwierzęta. Aldrowanda jest rośliną kwitnącą, wytwarza ponad wodę biało-zielone kwiaty, ale niestety w Polsce to jest rzadko spotykane ze względu na klimat. Gatunek ten należy do roślin zagrożonych wyginięciem. Aldrowanda posiada status EN w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych Roślin. Właśnie dlatego dzisiaj postanowiliśmy ją narysować oraz namalować, żebyście zapamiętali, jak ona wygląda. Nasza dzisiejsza ilustracja botaniczna pozostanie namalowana w technice mieszanej. To znaczy, że będziemy używać kilka technik. Najpierw sobie zrobimy subtelny rysunek ołówkiem. Potem przejdziemy do akwareli, a dopiero na końcu zaczniemy dodawać elementy graficzne z pomocą cieńkopisu. I wtedy Wy zobaczycie, jak łatwo jest zrobić szybki szkic. Nie musi to być koniecznie praca wypasiona, do końca zrobiona idealnie. To będzie po prostu taki szybki sketch ilustracji botanicznej. Ciekawy jest też mechanizm łapania zdobyczy. Podrażnione liście zamykają się i ofiara zostaje uwięziona. Wewnątrz pułapki wydziela się pęcherzyk gazu, wypychający wodę, dzięki czemu soki trawienne nie zostają rozcieńczone. Gruczoły wydzielające soki trawienne jednocześnie wchłaniają substancje odżywcze. Liść otwiera się, a niestrawione resztki są wypłukiwane przez wodę. Liść aldrowandy jest pułapką jednorazową. No teraz zajmiemy się rysowaniem. Widzimy, że tutaj mamy takie kółeczko. Jeżeli będziemy patrzeć na aldrowandę wprost, faktycznie to kółeczko będzie równe. Czyli tu się pojawia takie koło. Ale patrzymy na ten obrazek z perspektywy, z jakiegoś takiego ciekawego rakursu. Dlatego to kółeczko nam się zmienia i zamiast takiego idealnego się przetwarza w owal. Więc teraz spróbujemy sobie narysować dwa owały. Dlaczego dwa? Dlatego, że mamy pierwsze kółeczko, potem jest łodyżka i drugie kółeczko. Pokażę Wam inny rysunek, a zrozumiecie. Zobaczcie. Tu mamy pierwsze łodyżka i pod spodem drugie. I pod spodem trzecie. To jest mechanizm, taka struktura, jak została stworzona aldrowanda pęcherzykowata. I dzisiaj chciałabym Was nauczyć malować bardziej luźnym stylu, w takim prostym, takie szkicowanie. Zrobimy taki szybki sketch, to znaczy szybki szkic. Nie, w ten sposób zrozumiecie, że nie warto czasami siedzieć nad akwarelą godzinę czy półtora godziny. Ta praca nie musi być zbyt wypasiona, precyzyjna. Po prostu musi być kolorowo, przede wszystkim ma sprawiać dużo frajdy. I warto przekazać też charakterystykę tej aldrowandy. Zaczynamy rysować. Zadbajmy o kompozycję. Czyli ta większa będzie po lewej stronie,
Najpierw sobie rysujemy takie bryły. Druga będzie bardziej po prawej stronie. Ta mi się podoba. Teraz musimy troszeczkę przybliżyć tą pierwszą. Warto zadbać o to, aby nie było tutaj po lewej stronie takiej pustki, dlatego powiększamy tą pierwszą część alderwandy po lewej stronie. I wyznaczymy, która z tych aldrowan znajduje się do nas bliżej. Ta po prawej stronie znajduje się do nas bliżej, a po lewej się schowa za nią. To dla siebie zrobiliśmy taki wyznacznik. Zobaczcie, te linie u góry znajdują się bliżej do nas, dlatego warto ich troszeczkę mocniej podkreślić. A te linie pod spodem warto sobie je rozjaśnić, wyeliminować troszeczkę gąbką. Zobaczymy, czy tu mamy takie kółeczko, czy nie mamy. Mamy jeszcze, patrzymy na ten rysunek. Takie małe kółeczko możemy też zrobić. Może nawet mniejsze. Przejdziemy sobie najpierw do tej, czyli zrobimy dwie i potem popatrzymy. Może tak się okazać, że ta druga część pod spodem nie będzie wcale potrzebna, będzie nam zasłaniać. Dlatego warto sobie teraz przejść do tej prawej strony. Teraz nadszedł czas, aby usunąć wszystkie niepotrzebne linie, te linie geometryczne, które nam tylko dopomagały narysować ten rysunek. I zostawiamy tylko linie, które określają naszą roślinę. Mała podpowiedź. To kółeczko, które jest wyżej, czyli bliżej do nas, musi być mocniej podkreślone ołówkiem, cienkopisem, farbami. Kolor tego górnego kółeczka ma być bardziej intensywny, a to, co się znajduje na dole, czyli dalej od nas, musi być mniej intensywny, czyli mniej intensywny kolor, czy mniej intensywne naciśnięcia. Możemy nawet teraz to sobie zrobić, czyli
kontury i linie tego górnego możemy sobie mocniej zaznaczyć i zobaczycie, jaki będzie efekt. No i właśnie, i teraz już widzimy tą trójwymiarowość, te 3D. Z przodu są jaśniejsze te linie, mocniej podkreślone. Tu też możemy sobie na przykład podkreślić. Nie chciałabym przesadzić, ponieważ pamiętamy, że za chwilę będziemy malować akwarelą. A na dole rozjaśnione, rozcięcione wszystkie linie. To jeszcze sobie zrobimy takie małe kółeczko. No dobrze, mamy to. I teraz zaczynamy kolorować. Przechodzimy do akwareli. Fajnie by było, żebyście mieli taki pędzel syntetyczny z zaostrzoną końcówką. Ewentualnie, o, jeszcze bardziej cięższy. Ewentualnie może to być też pędzel naturalny z taką końcówką, może na przykład jako ten. Ten jest bardzo dobry, czyli tu mamy trójkę. Ten pędzel będzie nam służył właśnie do uzupełnienia tych części. Polecam też, jeżeli chcemy uzyskać jakiś kolor, polecam też używać większego pędzla, aby odnaleźć ten kolor, a potem dopiero przechodzimy do tego mniejszego pędzla, aby uzupełniać nasze łodyżki. Czyli mam teraz ten grubszy pędzelek, on jest łosia naturalnego. Sięgam po kolor zielona trawa. Dodamy troszeczkę sieny, trochę ochry. I zobaczcie, światło mamy od tej strony, czyli każda łodyżka, powiedzmy, że jest taka. Teraz mocniej podkreślamy tą dolną część łodyżki, tworzymy cień, a górną postaramy się zostawić dla światła. Prawie to samo powtórzymy sobie po prawej stronie, tylko dodajemy więcej wody, aby rozcięcić ten kolor, aby sobie móc stworzyć taki efekt, że cała uwaga będzie na tej roślinie, a ta służy jako wspierająca. I teraz możemy dodać jeszcze taką zimniejszą odcień zielonego, troszeczkę niebieskiego. Dlaczego? Dlatego, że wszystko, co się znajduje dalej od nas, my widzimy z taką odrobizną chłodności, czyli aby narysować sobie ten drugi rząd z tyłu, to warto sobie dodać jeszcze zimnej farby. W tej sytuacji to jest niebieski, może być zimny zielony i wtedy stworzymy ten efekt, że coś jest do nas bliżej, a coś dalej. Teraz próbujemy to zrobić. To samo, podkreślamy cienie. I teraz poszukamy sobie taką odcień bardziej ciepłą. Wprowadzamy, robimy, tworzymy półcień na górnym rzędzie i potem stworzymy światło. Myślę, że światło będzie takie bardziej żółtawe. Aby stworzyć półcień, warto sobie dodać ochry.
I teraz możemy wprowadzić troszeczkę światła, czyli taki żółty. Dodajemy więcej żółtego. No dobrze, teraz możemy przejść do tła i chciałabym Wam pokazać, jak się sprawdza ten pędzelek, 11, to jest z wiewiórki. Szybko sobie się przejdziemy, takie warstwy naszej wody pokażemy. Zobaczcie, nie musimy w ogóle dokładnie to tło uzupełniać, wcale nie. Bardzo ładnie w akwareli się sprawdzają takie zacieki, czy w ogóle takie nierówności, czy jakieś odbicia. Warto sobie szukać tych efektów. Teraz nam się przyda taki pędzel z Szczeciny. Możemy sobie dodać inny odcień niebieskiego, może bardziej z fioletowym. Zrobimy sobie takie plamki ciekawsze. Zróbmy sobie jeszcze taką imitację wody. Jeszcze sobie możemy dodać do tego koloru więcej niebieskiego. Możemy spróbować nie od razu na naszej karce, a na... O, ten kolor jest dobry. Na innej karce. I dodamy takie efekty. No i słuchajcie, teraz przechodzimy do grafiki. Ja używam takie cienkopisy. Teraz Wam pokażę, mamy 1.03 i mamy drugi cienkopis 0.5. On jest bardziej grubszy i to jest super rzecz, ponieważ ten grubszy będziemy używać do podkreślenia górnego rzędu, a ten cięższy będziemy podkreślać wszystko, co jest na dole. Więc za chwilę już przechodzimy do ostatniego etapu naszej pracy, do grafiki. No dobrze, to zaczynamy od górnej części, czyli 0,5. I zaczynamy powoli podkreślać takie najbardziej istotne linie. Zobaczcie, u góry popracowaliśmy mocniej dociskaliśmy, dlatego ta roślina została podkreślona bardzo. Tutaj obok ta część służy nam jako wsparcie dla stworzenia dobrej kompozycji. Tutaj zwracamy mniej uwagi i nasz drugi rząd, czyli ta część rośliny, która się schowała w wodzie, została tak namalowana w taki sposób, żeby przekazać to, że znajduje się daleko. Możemy jeszcze tu troszeczkę tak dodać od siebie jakieś może takie ciekawsze graficzne elementy. Jeszcze chciałam zwrócić Waszą uwagę na takie momenty, kiedy jedna roślina się spotyka z inną, to wtedy pamiętamy, co jest naszym priorytetem, co się znajduje bliżej do nas. Czyli ta roślina znajduje się bliżej do nas i ten liść musi być mocniej podkreślony, aniż ta część, która się znajduje pod wodą, gdzieś tam daleko. Warto o tym pamiętać. Tak samo w tej sytuacji mocniej podkreśliłam tą łodyżkę, która jest u góry, a ta, co jest na dole, to tak się schowała, że jest prawie niewidoczna. Na dzisiaj to będzie koniec i za chwilę zobaczycie, jak ta praca wygląda zupełnie z innej perspektywy.
Oto nasza dzisiejsza ilustracja botaniczna. Przypominam, że dzisiaj malowaliśmy eldrobandę pęcherzykowatą. Mam nadzieję, że zapamiętaliście, jak ona wygląda. I teraz, jak ją zobaczycie, nie będziecie jej dotykać, a po prostu zostawicie ją w wodzie. A my się widzimy w kolejnym odcinku. Do zobaczenia!